Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Powagowanych. W nawiązaniu do poprzedniego odcinka, w którym pokazywaliśmy, czym są logi statyczne i dynamiczne, postanowiliśmy nagrać filmik odnośnie grup, które znajdziecie w programach VCDS czy VACO. Czym są grupy? Grupy jest to, są to zebrane parametry pracy silnika podzielone na dane segmenty. Także jedną z najbardziej popularnych takich grup jest grupa 11, tam mamy charakterystykę pracy turbiny, doładowanie zadane, doładowanie osiągnięte. Log na przykład z takiej grupy zobaczycie w poprzednim odcinku, serdecznie do niego zapraszam. A dzisiaj już pokazuję od samego początku, od grupy 00, co, jak i dlaczego. Grupa 00 ma 10 wartości. Nie będę tutaj się rozwodził na temat każdej z nich, ponieważ zajęłoby nam to naprawdę dużo czasu. Grupa najczęściej używana, czy właściwie blok najczęściej używany, to blok drugi. On informuje nas o kącie początku wtrysku. To jest potrzebne do tego, aby poprawnie ustawić pompę wtryskową, na przykład po zmianie rozrządu. Będzie też o tym odcinek, wtedy powiemy o tym szerzej. Grupa pierwsza, też będzie o tym odcinek. Tutaj mamy dawkę startową, tak zwaną dawkę na nastawniku. Tu w drugim bloku widzimy, mamy 3,4 mg i to jest dawka w stosunku do obrotów. W kolejnym odcinku pokażemy, jak tą dawkę zmienić, dlaczego ją się zmienia, w jakim celu. W trzecim bloku mamy napięcie, które generuje nam nastawnik, i w czwartym bloku mamy temperaturę płynu chłodzącego. W trzeciej grupie mamy wartości tak zwanej przepływki. W kolejnej grupie tutaj mamy obroty, dalej mamy dawkę, dalej mamy kąt wtrysku, raczej wyprzedzenie wtrysku. Szósta grupa dotyczy tylko i wyłącznie tempomatu, także też będzie odcinek o tym, jak wykonać tempomat własnoręcznie, i to mówię tu o silnikach 1Z3 AFN. Wtedy tą grupą zainteresujemy się bardziej. Poszczególne wskazania będą pokazywały, czy mamy naciśnięty hamulec, czy sprzęgło, czy tempomat w ogóle jest uaktywniony w naszym sterowniku. W grupie siódmej znajdziemy temperaturę paliwa, temperaturę intake air temp, czyli temperaturę w układzie dolotowym, oraz temperaturę układu chłodzenia. W ósmej grupie mamy dawki paliwa w stosunku do obrotów. Najniższa wartość mówi nam o tym, co jakby determinuje dawkę paliwa w stosunku do obrotów, czy to jest mapa, czy to jest przepływka, czy to jest pedał, czy to jest pedał gazu. Grupa 11, też dość często używana grupa, charakteryzuje nam pracę turbiny, wartość doładowania. W pierwszym bloku mamy obroty silnika. W drugim bloku mamy ciśnienie zadane przez mapę, czyli takie ciśnienie, które komputer chciałby uzyskać. Trzeci blok jest to wartość doładowania faktyczna, czyli tak jak faktycznie turbina, tyle ile ciśnienia turbina napompuje, tyle nam też pokaże. Na tej podstawie możemy stwierdzić, czy turbina nam doładowuje dobrze, czy nie ma przeładowania, czy nie ma niedoładowania i z jakich obrotów ta turbina nam wstaje. Ostatni blok to wypełnienie zaworka sterującego tą turbiną. W grupie 13 mamy pokazane korekcje wtrysków. Ta grupa pozwala nam wstępnie, zaznaczam wstępnie, ocenić stan naszych wtrysków. Oczywiście na każdy wtrysk nie ma żadnej elektroniki, tak jak to ma się na przykładzie pompy wtrysków, także nie możemy tutaj dokładnie dookreślić, ale mówi nam, na którym cylindrze co się dzieje, gdzie trzeba tego paliwa mniej lub więcej, tak aby parametry pracy silnika zachować w normie. Nadmierne jakby korekcje dodatnie bądź też ujemne mogą świadczyć o tym, że mamy gdzieś po prostu nieszczelność, że należy wymienić podkładkę pod wtryskiem, niekoniecznie, że to jest sam wtryskiwacz. W grupie 16
Mamy cztery bloki, tak jak we wszystkich grupach. W pierwszym bloku mamy nasycenie alternatora, czyli obciążenie tego alternatora. W drugim bloku jest to podgrzewanie dodatkowe, tym się na razie nie interesujemy. W ostatnim bloku mamy napięcie na akumulatorze. Tak jak już wspomniałem wcześniej, nie będę opisywał dosłownie każdej z grup, ponieważ nie ma to większego sensu. Opisałem te, myślę, ważniejsze, tak żeby też każdy miał pogląd, co w tych grupach można znaleźć. Myślę, że jeśli kogoś niektóre grupy bardziej zainteresują, no to już trzeba doczytać, w jakich warunkach wykonujemy takie logi, w jakim celu, przy jakich usterkach, bądź w jakich niedomaganiach silnika. Myślę, że na ten odcinek to tyle. Jeśli mielibyście jakieś pytania, czy też zastrzeżenia do naszych filmików, piszcie o tym w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć.